Ile wynosi współczynnik proporcjonalności w równaniu 4y równa się 8x? Zatrzymajcie teraz ten film i spróbujcie sami odpowiedzieć na to pytanie. No to po kolei. Całkiem możliwe, że przyzwyczailiście się do trochę innego wzoru na współczynnik proporcjonalności. Współczynnik proporcjonalności to liczba stała, przez którą należy pomnożyć x, żeby otrzymać y. Wtedy y równa się. Współczynnik proporcjonalności razy x. Ale to równanie jest zapisane w trochę innej formie. W takim razie możemy je przekształcić tak, żeby miało postać, która ułatwi nam zadanie. Zróbmy tak, żeby po lewej stronie było tylko y. Teraz mamy 4y równa się 8x. Podzielmy obydwie strony przez 4. Po lewej zostaje y. 8 przez 4 to 2 razy x. I od razu widać, ile wynosi współczynnik proporcjonalności. Żeby otrzymać y, musimy pomnożyć x razy 2. Współczynnik proporcjonalności równy jest 2. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Tym razem pytanie jest inne: w którym równaniu współczynnik proporcjonalności wynosi 1 druga? I jeszcze raz zatrzymajcie film i sami spróbujcie wskazać odpowiedź. Ok. Może zróbmy tak. Że dla każdego z tych równań obliczymy wartość współczynnika proporcjonalności i okaże się, czy i który z nich równy jest jedna druga. W pierwszym przypadku widać od razu, że współczynnik proporcjonalności wynosi 1 ósma. Możemy od razu wykreślić tę odpowiedź. W drugim przypadku też widać od razu, że współczynnik proporcjonalności wynosi 4, a nie jedna druga. B też możemy wykreślić. W odpowiedzi C jeżeli chcemy otrzymać y, podzielmy obydwie strony przez 6, otrzymamy y równe 3 szóste x. 3 szóste to to samo, co 1 druga x. No i mamy współczynnik proporcjonalności równy 1 druga. I tę odpowiedź możemy zaznaczyć jako prawidłową. Sprawdźmy jeszcze ostatnią. Podzielmy obydwie strony przez 3, otrzymamy y. 9 podzielone przez 3 to 3. X. W odpowiedzi d współczynnik proporcjonalności wynosi 3, czyli tylko odpowiedź c jest ok.